25 września około godziny 10 doszło do zdarzenia drogowego na 85 kilometrze drogi krajowej nr 8. Tuż za stacją paliw w Łagiewnikach w kierunku do Wrocławia kierowca samochodu ciężarowego marki MAN przy intensywnym opadzie deszczu stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Szczęśliwie nikt nie odniósł obrażeń. Utrudnienia w ruchu trwały około 60 minut.